238 plakatów wyborczych z Lechem Wałęsą, choć on sam nie startował do parlamentu. W 1989 roku, w pierwszych częściowo wolnych wyborach do parlamentu, kandydaci Solidarności masowo fotografowali się z ikoną polskiej opozycji. Dzisiaj opowiemy, jak powstawały plakaty drużyny Lecha. Podpisane 5 kwietnia 1989 roku porozumienie przy Okrągłym Stole dawało opozycji możliwość udziału w wyborach. Głosowanie zaplanowano na 4 czerwca. Solidarność walczyła o 35% miejsc w Sejmie i o 100% w Senacie. W sumie do wygrania było 261 mandatów. Czasu na przeprowadzenie kampanii było niewiele. Środki ograniczone. Sukces opozycji w wyborach wydawał się niemożliwy. O ile kandydaci władzy byli rozpoznawalni, o tyle opozycjoniści nie mieli szansy zaistnienia w szerszym gronie wyborców. Zatem jak wypromować tak wielu kandydatów? Strategia na kampanię wydawała się oczywista. Należało wokół lidera Solidarności zebrać zwartą drużynę Lecha. Wyrazem tej idei był pomysł reżysera Andrzeja Wajdy na przeprowadzenie sesji zdjęciowej wszystkich kandydatów Solidarności z Lechem Wałęsą. W efekcie powstały zdjęcia, które były zalążkiem plakatów wyborczych kandydatów Solidarności z Lechem Wałęsą. Kampania zakończyła się zwycięstwem opozycji. Na 261 mandatów Solidarność zdobyła aż 260. Niemal od razu po kampanii wyborczej narodził się mit, że wszyscy kandydaci Solidarności mieli plakat z Lechem Wałęsą. Po 20 latach udało się ustalić, że aż 23 kandydatów nie posiadało plakatu. Olga Krzyżanowska, kandydatka do Sejmu z Tczewa, po latach wspominała, że nie wzięła udziału w sesji, bo miała opuchniętą twarz po wizycie u dentysty. Janusz Byliński, kandydat do Sejmu z Warszawy, właściciel gospodarstwa rolnego, w tym czasie miał pilne prace polowe. Kandydat na posła z Gdyni, Krzysztof Dowgiało, przegapił termin sesji. Najbardziej zaskakująca wydaje się historia Janusza Wozińcy. Kandydat na senatora z Zamościa nie wziął udziału w sesji zdjęciowej. Jednak zaradni działacze opozycyjni dokonali widocznego fotomontażu. Gdy powstawała wystawa stała Europejskiego Centrum Solidarności, postawiliśmy sobie za cel zebranie kompletu afiszy z serii drużyny Lecha. Prawie wszystkie znajdują się w naszym archiwum. 31. rocznica wyborów czerwcowych to doskonała okazja, by zobaczyć je na naszej wystawie stałej. Serdecznie zapraszamy.